Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera 2, kochani. Gramy jako Clan Mulder, oczywiście, masakra. Po prostu już zawsze jak odpalam tutaj tę kampanię, to po prostu czuję, że to będzie jakaś tragedia za moment. Ale nie tak szybko, ponieważ mamy przejąć, właściwie nie, pałac zniszczenia mamy zniszczyć, bo no, ład publiczny minus jeden tutaj, tego nie chcemy. Nie wiem, na pewno mają tam dalej, bo wiemy, że mają wszystko, mają pałac książąt, chyba że przejąć całość i mieć wtedy dostęp do jedzenia przy pomocy zarządzenia. I to jest, kurde, nie głupi pomysł, ale natomiast tu tego ścigamy. On prawdopodobnie obozowisku w Mungów będzie chciał przejąć, ale nie będzie miał chyba takiej możliwości specjalnej. Dobra, nieważne. I tyle. Chyba. Czy tu jest jakaś... Mamy traktat o nieagresji, ale to jest moment i oni go po prostu podrą w drzazgi. Natomiast co? On tu siedzi, gościu, tylko gościu tutaj plądruje. To niedobrze. 373 tylko przychodu. Dobra, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę tyle. Kliknijmy turę, zobaczmy co się wydarzy. Wydaje mi się, że się wydarzą jakieś dziwne rzeczy, których nie chciałbym, żeby, kurde... ten biegnie tu, wiadomo, i to przejmie, bo to jest, nie ma tego, właśnie. Zniszczy czy nie zniszczy? Przejął, ale to nie szkodzi, bo my... tak, bo my przejmiemy teraz ciebie. Tylko że pytanie, czy damy radę? Myślę, że tak. Mamy katapultę, słuchajcie. Czy ja dojdę tu w ogóle? 6% zostaje nam, więc jak najbardziej dotrzemy na czas. No i w pół na pół naprawdę. Dobra, bijmy się, bo on, kurde, masakra. Znaczy, mamy tutaj katapultę przede wszystkim, to jest ważna kwestia. No, ciekawostka. Ładne to. To jest jakiś cyklop chyba. Albo co to? To oko jest? Nie wiem. W każdym razie. Gdzie my jesteśmy? Tu. Mamy snajperów. To jest fajna sprawa. Mamy troszeczkę jednostek już ciekawszych niż niewolnicy. Więc hops. Mamy kilka jednostek, które mogą atakować z dystansu, z bliska i nie tylko. Mamy was, mamy katapultę. Mamy kilka potworków. Wszelkiego rodzaju. No i mamy ciebie. Dobra. A pytanie, czy katapulta da radę. Dobra. Idźmy. Zaznaczmy wszystkich poza katapultą. Podejdźmy kawałeczek. Ty, mój miły. Wiesz co? Idź ze snipe kogoś, kurde. Idź tam snipe. Was wyślemy gdzieś tam. Katapulta zaczyna napierdzielać w tych tu. Spread out! Wiecie co? Potrzebujemy tak. Was potrzebujemy tu. Bo... No właśnie. Strzelaj tam może. Wy uciekajcie. A to był dobry pocisk akurat. Gutter runners. Was potrzebujemy po tej stronie. Ty, katapulto, nie idź nigdzie. Zestańmy tych. Dobra. Chyba jest okej. Dobra. Strzelajcie sobie w kogo chcecie. Hurra!
snajpcie w tych. Ty wyjdź. Wyjdź, 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 wyjdź. Tu chodź. Katapulta tam, ty tu. Go, go, go. Dopadnij ich. Dobra, wydaje mi się, że to mamy. Dopaść. Właściwie jedną jednostkę zostawimy. Tu od plegarów. Czemu wy tam jesteście w ogóle? Gryź, gryź. Bij wodza. Ty chodź. Chodź, chodź. Dobra, wodzu ucieka. Jak sytuacja z katapultą? Tu jest w porzo. Wy się nie patrzcie jak debile. Chodźcie, dobra, tyle. No, troszkę obrażeń było, ale nie aż tak dużo, więc mamy zdecydowane zwycięstwo i całkiem dobrze, bo zjemy ich trochę. Nom 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 w ramach jedzenia. 24, no ta katapulta, kurde, to był dobry pomysł, bo wtedy w tym momencie mamy jakby przewagę taką, że oni przychodzą do nas, więc można ich tam zesnajpić z jakiegoś tam kąta odpowiedniego. Dobra, jest 10, i tak jesteśmy na minusie tutaj mocnym, więc dobra, okupujemy to oczywiście. Rozrywacze. Dobra, przynajmniej po tej stronie mamy z bańki to i wydaje mi się, że tu trzeba będzie. Trzeba będzie po prostu wspomóc. No chyba, że tutaj. No nie mam pieniędzy na to. 221, kurde, przychodów tylko jest. No i dobra. I ty, mój miły, jak tam ten pałac zniszczenia wygląda? Grasanci. Tu mają wilki, mają władcy koni. Pancerza 50, no taka jednostka całkiem sensowna. Siła pocisków, kurde. No tych się, kurde, czempioni Grasantów, to jest masakra u nich, ale cóż. No chyba nie mam wyjścia specjalnie. No mógłbym olać to i pójść tu, ale... Ale chyba nie. No, zwłaszcza, że mamy, kurde, możliwość. Chyba nagły atak, czasami jak mówiłem, troszeczkę chyba wpływa też na morale, ale to się mogę mylić. No, na pewno nie będziemy brać tego jedzonka, bo potrzebujemy. No spróbujmy, no. Mamy niby tego przewagę troszeczkę. No zobaczmy, kurde, szkoda, że tutaj katapulty nie mamy. No nic. No na pewno trzeba będzie tę armię, kurde, jakoś ulepszyć. Bo tu jest jakaś masakra po prostu. Dobra. Jedyneczka. Ty jesteście dwójeczką. Wy jesteście trójeczką. Wy jesteście czwóreczką i wy jesteście piąteczką. Piąteczka tu, czwóreczka tu, trójeczka tu. O, spoko. Dobra, cyku myk, cyku cyk, dwójeczka tu. O ciebie mogę przesawić tu? Nie mogę, no właśnie musiałbym chyba tę grupę odblokować. Wtedy ciebie dać na środek
i wtedy włączyć to jako trójkę i ty będziesz wtedy na środku? Tak, no mniej więcej. No dobra, no. Jakoś tak to wygląda. Go. Go, go, go. No jakoś tak, go, go, go. Oni tutaj siedzą, kurde, z jakimś tym. Z jakimś murem. Spoko. Wydaje mi się, że to jest i tak... znaczy właśnie, pytanie, czy to jest, kurde, mapa z normalnego tego, z normalnej gry, czy to jest dzięki temu modowi, który mam, który daje dodatkowe mapy. No mają tu ewentualnie łuczników i tam coś. No dobra, trzeba podejść, kurde. No tutaj nic nie zrobimy innego ciekawego w tym momencie. Tu-tu-tu-tu-ru-ru-ru. No gdzieś tak, turururu, go. Go, 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 szybko. Właściwie my się nie spieszymy. Dajmy to jako po prostu chód. Żebyśmy się nie zmęczyli. Tym wszystkim. Właśnie nie wiem, czy was nie schować tutaj, kurde, ale nie wiem, czy... Można schować, dobra. Ty tro, to, 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 to. Schowani. Git. No dobra, to wy, czwóreczko, na przodu. Archers ready! Dobra, teraz już spokojnie, bo to będzie jakaś masakra. Reszta ekipy, proszę podejść wyżej. Tak, żeby nasi chłopcy czuli się bezpieczni. No nic. No. Oczywiście tryb defensywny, żeby nie biegli tam do środka, jak ci zaczną uciekać. Mają stać w tym miejscu. No, takim kamykiem dostać. Pamiętam, kurczę, jak ten Awatara oglądałem w kinie w 3D, bo to był pierwszy film, jaki oglądałem w 3D. I najlepszy, no bo ogólnie Avatar został zrobiony pod 3D. No pamiętam, leciał jakiś pocisk czy kamień, po prostu to się uchyliłem, kurde, na fotelu w kinie. No i co? Jak to wygląda? No trochę... No nic, no trzeba ich ukamienować, że tak powiem. Dobra, uciekają elegancko. Jedzie Rydwan. Więc na tyły. Go, go, go! No trochę wjechał w nas ten Rydwan. Nie powiem, że nie. Uciekać, nie bać się. Nie, nie dać im wyjść. Oni mają siedzieć tutaj w tym miejscu. Jeden ucieknie prawdopodobnie, ale... Ale nie ucieknie za daleko. Dobra, git, 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 git. Słuchajcie, nie zamierzam... Nie zamierzam... prowokować do jakichś takich sytuacji dziwnych. Wyjdźmy stamtąd. Chodźcie. Chodźcie wszyscy. Wydaje mi się, że już za późno i po prostu... A, nie do końca. Dobra, ustawmy się ładnie. Gdzie ty jesteś, mój miły? Ja cię, kurde, nie widzę. Tu. Mamy wilki, mamy ten. Dobra, nie to nie.
No wiadomo, że mógłby tam wpierdzieć, no tu katapulta jak najbardziej by się przydała, no ale nie mam. Więc jak mówię, no będzie to taka trochę bitwa z tak zwanej D, ale... Właśnie, bo to są czempioni Gresantów, tak, z wielką bronią, to będzie jakaś tragedia. Zaraz nam się, kurde, amunicja skończy. Trzeba będzie wejść tak czy inaczej. Aha. Właściwie to tamtych bym chciał ten. Bo ci mają tarczę, kurde. Niestety musimy podejść bliżej. Właściwie to. Moment. Właściwie to podejdźmy faktycznie bliżej. Żeby to wejście zamurować, nie? Trochę. Bo ty masz szczurogry jeszcze. No ja wiem, że on nie chce po prostu wyjść stamtąd i tyle. Spread out, bo nie wszyscy strzelają, widzę. Oho. Idą, idą. Może zróbmy tak, dwie jednostki tu. Te dwie jednostki tu. Troli, ale kurde. Dropnijcie ich. No to morale jest malutkie. Dobra, ci uciekają, całe szczęście. Jakby tak wodza. Dziabnąć. Dobra. Widzę, że to już jest ten moment chyba, bo już mnie to też wkurza. Dobra, go. Go! Wy nie wmieszajcie się w to wszystko. Włócznicy Grasantów. Z tej strony dziabniemy im jakąś kulkę. Wychodźcie po tej stronie. Tak zwane chłopy tyż. Wybijamy się. No, ale że nie chcę tych troli używać ani nic. Czy ja mam jakieś faktycznie troli teraz tutaj, coś ten? No, mógłbym temu życie ewentualnie, ale. Bij tego, władcę. Dobrze. Dobra, chodźcie tu. Bliżej. To jakaś masakra jest. Wow! Dobra, dwie jednostki w tamtym kierunku się ustawić.
A, spoko. Śmiertelny szał. Tu. Chodźcie, chłopcy. Tu jest okej. Tu jest tak se okej. Wy już nie macie amunicji. To nie szkodzi. Go. Tak, go. A pieseły też się przydadzą w sumie. Stróżka spadł błyskawicy. Myślę, że to jest dobry moment. No, powiem szczerze, ale coś tak kurde cicho jest mega, nie? Czy mi się wydaje? Nie, mi się wydaje. Release the hounds! Gdyby na mnie takie kurde szczuropsy wyskoczyły, to też bym się zaczął zastanawiać nad sensem istnienia. Pięknie. Ci trochę to niestety... chyba to była tak, że wpadła ta procent, że się rozpadają w trakcie bitwy. Ale muszę powiedzieć, że straty znikome. Ciekawe, na pierwszym poziomie pewnie byłeś, albo coś. Egilu, Alfenrson Grimie. Dobra. No i pytanie, czy to kurde przejmujemy, czy nie? Bo mógłbym to zniszczyć, dostałbym trochę zbiornika inkubacyjnego, ale wydaje mi się, że jest faktycznie zrobić akcję typu przejąć całą osadę. Znaczy całą tą prowincję. No. 414, spoko. No mamy port, więc to jest też pieniądzek. Pieniądzek. No w szczycie terena to mieliśmy zostawić w spokoju. Sundoły zarodka. To bym chciał mieć, kurde, tylko że jest kwestia też. To jest 3200. Świątynia Kaina jest tu. Wydaje mi się, że ty będziesz pierwszy w tym. No, i te mury zrobimy. Tu nie. I chyba tyle. No, git. I teraz powinienem mieć dostęp właśnie do różnych umów. No jak no. Pierdziele, Sabat Drakli chociaż może. Mhm. I tyle. Mamy sojusz ten, umowa handlowa. Nie. To nie. Wydaje mi się, że to w ogóle, kurde, chyba się zbugowało, jak zniszczyłem Alaryl, nie? Chociaż są już obrony z tym. Wygnanica Neheka, kurde. Oni biegną gdzieś. Dobra, biegnijcie stąd właśnie. Idźcie stąd. Ci nie mają armii, bo dwie im dziabnąłem, więc tam chyba nie mają armii. Dobra, mamy 641 na plusie. No to fajnie by było przejąć, ale nie mam kiedy i jak.
Dobra, pomoc zniszczenia. Jest wyspa. Tu natomiast... No właśnie, czy iść tu? W tym kierunku. Czy olać to? I po prostu trotem to robić. Bo tutaj prawdopodobnie jest jeszcze forteca przeklętych. No właśnie, i ten pałac książąt. No tu jeszcze tu jest pałac książąt. Bo ten... Pierdziele. No szczyt tyrana. Wąwóz, nie chcę. Nie no, muszę próbować, kurde, chyba co turę teraz. Bo... Bo tu się nie ma co zastanawiać. Dobra, w sumie bez sensu kliknąłem, bo powinienem pójść tamtą armią na dół. Dobra, on idzie tam gdzieś, spoko. Gdybyś chciał teraz spokój, ale to niestety nie ma opcji takiej. Potrzebuję, kurde, skądś ten, żywność wziąć. No chyba, żeby te stalomrozy wziąć z tej strony. Tylko to jest takie se mocno. Tu są futra. No na Garondu nie przejmiemy. Tu jest ten ołtarz ostatecznej ciemności. Góra Shroataka, no ale to... Tu chyba jest wszystko. Wyspa Niedźwiedzi, Stalomru, Kres Draka. Obozowisko Mungów mamy i Wyspa Niedźwiedzi. W sumie to są takie średnie, ale... Można by. Myślę. Go. Poprzejmować to wszystko. Za jedną turę będziemy mieć niepojętą grozę, doświadczenie i... No i tyle. Te wybuchowe plany, kurde, te arsenały, to wszystko, kurde. Do zrobienia. Okupujemy to, bo to też jest port. No. Płyniemy sobie po to. Trochę pieniądza będzie. Jest czacha, słuchajcie. Czacha, która ma 20 tysięcy złota. I to może nam faktycznie przynieść sporo ciekawych rzeczy. To jest ta iglica. No te przychody. Za 1600, no dobra. I chyba tyle. Dobra, na razie jest w miarę spokój luz, chociaż każda kurde osada to jest ten na minusie. Niepojęta groza, bardzo się cieszę. Poziom werbowanych bohaterów. Potwory gończe. Premia przeciwko piechocie dla szczurowilków przeraźliwych pomiotów. To jest super. I siła bro... No. I to leci... Nie, to się kończy tutaj. Samice rozpłodowe. Doświadczenie dla szczurowilków. Utrzymanie. No spoko. Bo i tak, kurde, zanim będziemy mieć ten, kurde, arsenał, to minie trochę czasu. Dobra, róbmy to. Trudno. Tu jest ten szczyt tyrana. Tu jest wąwóz Radko. No i tyle. Dobra. Jesteśmy na minus 7. Ale trochę mieliśmy na plusie, więc spoko. Cyk. How dare you? Przeszukajmy zwłoki. Mam nadzieję, że mam moda. Kurde. Naprawdę. Niedobrze. Nie wiem. No właśnie nie mam, kurde, żadnego moda włączonego takiego dziwnego, który mi to usuwał. Znaczy wcześniej mi usuwał, że był skip ten. Skip intro. Że po prostu od razu się odpalało i główny ekran jest, a tak to trzeba oglądać ten. Więc w sumie... trzeba będzie płynąć. Tutaj. Można ewentualnie zacząć plądrować z tym, w tym kierunku i tak zrobimy chyba. Bo to jest też jedzenie. Żeby sobie tu gdzieś wpłynąć. No. Krupacz. Mamy pieniądze w ogóle 800 co turę. No dobra.
No, poprzejmujmy te. Będziemy mieć w razie czego jakby górę. Bo mógłbym w sumie ten szczyt tyrana mógłbym obalić. Gdzieś tu była taka akcja jakaś z tym. Tu. Kliknij, aby wytworzyć to dochody w wysokości 160. Bo to normalnie wytwarza nam dochody w wysokości 60 co turę, ale nie, wywalamy to. Fajnie, że ta opcja weszła. Ona była ten. Była w jakimś modzie dostępna jedynie. Kolonizacja. No mógłbym przeszukać ruiny i mieć, próbować tysiaka mieć, ale tysiaka mam co turę, więc szkoda czasu. Jest kres draka. Przebiegły plany. Bo to jest brak skażenia plus 1, ale koszt rabunku minus 5. Tu jest tempo uzupełniania i spaczenia. Dobra, pójdziemy w to. To jest to porzucanie. Kurde, no ale to i tak musiałem wyjść. Dobra, to nieważne. No to i tak czy inaczej by się tak skończyło. Tu się napierdzielają. Sojusz militarny, spoko. Dzieny, zaufanie. Ten stworzył armię tu na bank, gdzieś. Tu jest plądrowando i takie będzie. Są trzy jednostki żywieniowe. Zada opuszczona. Spoko. Ty jesteś surowy, ład publiczny. Właśnie, ty masz jakieś coś ciekawe. Wieżą leżnicze, każdy jest zbudowany i spoko. Alchemiki. To mnie zgody. No właśnie, nie mam w ogóle żadnych przedmiotów, zauważcie, w tym kurczę, w tej kampanii. Zero. Stalomrus. Czy ja pójdę... Ty masz w ogóle odporność, kurde, na ten. Na wyczerpanie tutaj z powodu zimna. Głębia. No właśnie nie chcę tej głębi. Znaczy mógłbym wtedy pójść w pieniądze lepsze. Stówkę, ład publiczny, ale ład publiczny jest minus 10 w sumie. Nie, potrzebuję pieniądze, kurde, na ten. Na tamte osady. No i tyle. Znaczy w sumie tak sobie myślę, żeby czy pokoju nie podpisać z wyznawcami Neheka. Chociaż oni mi tego wypowiedzieli wojnę, nie? Ale z drugiej strony... Ci dostali w pierdziel mocny. Ci płyną tu. Czyste niebo. To jest dyscyplina plus 6. Bo tego nie dopadnę, ale... Bo w tym trybie... Właśnie, co ty masz tu? O kurde. Norskańskie ogary. Ale to nie jest aż taka, kurde, armia. Ciężka. Wandred. Bo normalnie dotarłbym dotąd, tak? Bo tutaj jest, dobra. I w następnej turze zaatakujemy. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że gościu, kurde, powróci. Dobra, to jest plus 1. Kres Draka, Stalomus. No tą wyspę niedźwiedzi raczej bym chciał. No. Mamy 2800. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy. A, miałem, kurde, tą podpisać umowę i w ogóle. Zapominam o tym ciągle. No właśnie, gdyby klan Mors, kurde. Pęknięte łańcuchy dostały w pierdziello. Ten jednak wraca, tak myślałem właśnie, początkowo. Możemy tu w sumie, chociaż on wypłynie raczej. Gdzie?
czyli u nas. Pałacu zniszczenia. Nic tam to kurde nie da, ale w sumie no, można by spróbować, bo to jest tak, że przeciągnę jednej lub dwóch tur, no ale teraz go nie dopadę. Ale, a ty gościu, jesteś pojedynczy, a my mamy nagły atak. Więc w sumie... Ciach. Jest zresztą zasadzka. Więc ciach. I uciekłeś, naprawdę. No ale wyśmienitego napastnika mamy. No właśnie, pytanie czy... Jak to będzie wyglądało? O, wiecie co? No możemy spróbować w sumie. To będzie z bani po prostu. Dobra, go. Zorza. Dobra. Ale słuchajcie, tu jest jakieś... Jakaś tajemna brama. Trzeba by iść tędy albo z prawej strony. No można by się rozdzielić, ale chyba nie chcę tak zrobić. Więc chyba standardowo zrobimy, no. Ty. Dobra, już nie będzie tak. Już się nie będę z tym pierdzielił. Bądź tu. Reszta śmiałków tu. Patrzę, jak się mogę rozstawić, ale widzę, że tak se. No dobra. Idźmy tu. Bo tu jest takie wejście pod górkę, ale można, rozumiem, tu wejść, tak? Tędy. Kolejna brama. Tu ładnie mają tu. Tylko jak się wchodzi tędy? Tu. No to trochę stąd, kurde, łucznicy. Elegancka sprawa, ale piechota to tak se. Mam nadzieję, że ta kulka poleci jakoś sensownie. No właśnie, o tym mówiłem. No to nie. Są te ogary. Faktycznie przez bramę można przejść. No to jest dziki mamut w ogóle, nie? Dobra. Dropnąć dzikiego mamuta, jak się uda. Oczywiście nie stoją jak durnie. Wiesz co, nie chcę mi się specjalnie tutaj chyba, kurde, ale tam jest mamut dziki, dobra. Ci go trochę boję, powiem szczerze. Nie, bo chciałem jakąś inną taktykę obrać, w sensie hurra wszyscy. Na przykład na tych pójść. Wtedy tutaj byśmy mieli flankę ze szturmoszczurów plus tych. Wy na tyły.
Coś to wstają dość mocno. Przeciwnicy oczywiście. Release the Hounds. Master Mutator. Kurde, ten mamut tutaj wpierniczył się gdzieś. Dobra, chcę zobaczyć, czy mam jakieś umiejętności ciekawe. Które można wykorzystać. Goście uciekają. Faktycznie jakieś kurde mają problemy ze sobą. Nie uciekają. Dopaść tych, którzy uciekają, ale wrócą. No nie komentuję już, bo kurde, wiadomo. Prawdopodobnie przyzwani. Dobra, tyle. Masakra. No, powiem szczerze. Że spoko. Nie, no w sensie takim, że coś tu kurde. Coś dziwnie jakoś tak. 20 kurde jedzenia. Occupation. Miecz potęgi mamy, spoko. Zwycięstwo z norskie. Tu mamy plus 5 w dyscypliny. Plus dzielny. Ty gościu na razie nigdzie nie iść. Tu się uzupełnimy i będzie git. Tak, premia przeciwko piechocie. Powiem szczerze, że te wilki spoko też są. W miarę. No właśnie, kurde, nie wiem co z tymi czachami. Muszę jakiegoś kurde moda wyczaić, który mi to robi. Natomiast kochani, ty nie będziesz miał tego, nie? Nie. Wyczerpania. Przyjmijmy to. Jesteśmy na plus 15, ale to trzeba po prostu cały czas kurde napierdzielać. Szkoda, że tutaj właśnie nie ma nic takiego. Wyspa Niedźwiedzi byłaby spoko, tylko że to będą niestety tylko 6 tych. 6 miejsc na budynki, ale spoko.
No, yes. No on też nie chce, kurde. Nikt nas nie lubi, nie wiem czemu. Nie, to będzie też tragedia. Dobra, kochani, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Przejęliśmy dzisiaj sporo. Tu będzie bunt za moment. Minus 28. No. To przejmu. Chyba, że... Pałac Książąt jest tu. To na pewno... Nie, no to tu powinni przyjść. Spoko. To żeśmy zrobili to, kurde, chyba w ostatnim momencie, bo zazwyczaj bunty wybuchają właśnie w stolicy. A stolicę mamy tutaj. No i kurde, wziąć tą wytworzona żywność plus 2. I powiedzmy, że delikatnie to sobie jakoś ustawimy. Chociaż tutaj widzę, że są parę rzeczy jest. Z parę tych wysepek. Właśnie te dwie, kurde, to jest 40 tysięcy, ale nie wiem, będę musiał potestować po prostu, który mod mi właśnie to powoduje, bo tak to byśmy przejęli to sobie i faktycznie odbili się od dna. Tylko, że... Patrzę jeszcze, gdzie są ewentualne... Czemu tu jesteśmy w górach i nie można? Pastwiska, nie wiem, czy nie po tej stronie gdzieś. No i raczej wrócimy tędy drogą i pyk, zaatakujemy tutaj, nie? Bo to jest tu, dotąd. Cyk. No. I potem cyk. Także ty, mój miły, kończ tam akcję. Prawdopodobnie to zostawimy. Chociaż mi tutaj żywność wytworzoną plus 2, ale nie wiadomo jak to jest. Z tym minus 18. Utrzymanie armii minus 2 to jest 20, ale mamy jeńców 20, dlatego zjedliśmy ich wszystkich. Dobra, budynki 5. No, te technologie, kurde. Aj, te plany wszystkie, bo tu jest plus 1 wytworzona żywność, tu jest plus 1 wytworzona żywność. Genialne. To byśmy mieli plus 4 ewentualnie. No dobra. Pomyślimy. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.